Zaraz wrócimy do Prison Ship, tylko najpierw w ramach przed takim udaniem się do Razor Bearda, to wejdźmy sobie tutaj, polećmy i zróbmy minigierkę Lee. A wtedy jeszcze raz wracamy sobie do góry i robimy ostatni, znaczy ostatni, Jezu. Zrobimy sobie... Well done, Rayman. You freed enough familiar spirits. I can open a new door for you. Po prostu wrócimy do tego statku więziennego. Co tutaj będziemy mieli za ostatnią minigierkę? Raid Type Challenge. Well done, Rayman. You've freed enough familiar spirits. I can open a new door for you. No dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. To jest ostatnia minigierka w ogóle od Lee, więc jestem ciekaw. To dosyć ciekawa ta minigierka, czyli niszczymy praktycznie wszystkie te tutaj przeciw... No po prostu niszczymy sobie tutaj te wszystkie potworki i przeszkody i wtedy dostajemy czerwone lumy. I musimy takich 20 zebrać. Tutaj nawet czasówki nie mamy, więc to jest też spoko. A uwaga, znowu na nietoperki. Co jest grane? Aha. Czyli z fałczem walczymy. Dobra, mamy wszystkie już tutaj ten ogarnięte lumki. Teraz starajmy się nie zginąć. Aha, i teraz musimy wbić te 50 tysięcy punktów. No spoko. Rozumiem. To już niedużo nam zostało w sumie. Teraz tylko te nietoperki, o.
Tutaj trochę punktów powinno wpaść, jeszcze zapiranie. A, dobra, i to będzie w nieskończoność lecieć. Dobra, to może wbijmy te 70 tysięcy albo coś i tyle. I zakończymy tę minigierkę, bo nie ma co tutaj dłużej siedzieć. No, i tyle. Exit, yo. Tyle w temacie. Dobra, no to już mamy tyle. Mam nadzieję, że wam te challenge się wam podobały. A teraz lecę sobie nadrabiać tego jednego luma. Dobra, tutaj mamy tego ostatniego luma. Poziom zrobiony na 100%. Widzimy się już w hubie. Dobra, mamy 100% już. To teraz czas skopać dupę brzytwobrodemu, nie? Żegnajcie, Tinsinowie albo Małaki. Teraz sobie lecimy zobaczyć. Ogromny statek, a to wszystko się dzieje na takim ogromnym, znaczy ogromnym, na takim malutkim gnieździe. Co to za logika? Leave my friend alone!
Are you okay, Globox? I'll be fine. Go. No to jedziemy, kurde. Konfrontacja z Brzytwobrodym. Dawaj, chodź tu. Ogólnie bosik jest dosyć prosty, ale powiem szczerze, że często problem zawsze mam z wycelowaniem tymi kurde bombami. To już nie pierwszy raz się zdarza, kiedy ja muszę trochę dłużej przesiedzieć przy nim. Kurde. Skup się. O, dobra, coś mu tam został zadany damage. Ogólnie ja z tym bossem nigdy nie miałem jakichś super wielkich problemów, przynajmniej z tą pierwszą fazą. Druga faza natomiast była bardziej skubana. Ale to zobaczycie dlaczego. Musimy mu w każdym razie 3 razy zadać ten damage. Ale czerwony tekst tutaj, kurde, został napisany. Taka agresja, wiecie o co chodzi? Nie, no ale jak możecie zobaczyć, Rayman oczywiście zostanie uratowany, no bo w końcu ktoś musi uratować świat, co nie? Mówię, pierwsza sekcja walki z Brzytwobrodem jest bardzo łatwa. Ja nigdy z nią jakoś nie miałem szczególnych problemów, ale dopiero teraz ta sekwencja jest w stanie sporo krwi napsuć, uwierzcie mi. Jestem ciekaw, jak mi tutaj pójdzie. Czyli żeby zwycięstwo było kompletne, musimy teraz pokonać Brzytwobrodego, ponieważ Polokus już na lądzie wszystkich robopiratów pokonał. Czyli runda druga, innymi słowy teraz. Bo frajer żyje dalej. Więc będziemy teraz musieli po prostu szukać sobie właśnie takiego święcącego się cosia. Weź go. Dokładnie. I chyba X-em albo kwadratem będziemy mogli atakować Brzytwobrodego. To jest jakby walka wzięta z wersji... z wersji PC-towo-Dreamcastowej. Wiadomo, tych wersji PC-towych. Bo w wersji na PS1 była zupełnie inna walka z Brzytwobrodym. I tutaj, jak ja byłem małym, ile razy ja tutaj, kurde, naginąłem, to jest naprawdę...
Nie da się tego nawet na palcach u jednej ręki zliczyć, ile razy tutaj zginąłem. O, widzę, że chyba możemy znowu, kurde, tutaj mu skopać dupkę. No, już połowę HP ma zebranej. I mamy teraz remiks jakby praktycznie każdej walki z każdym bossem w tej gierce. Bo taki jest soundtrack Brzytwobrodego. Po prostu remiksuję jeszcze przy okazji soundtracki z tych... No, z przeciwnikami i z bossami. W sensie mowa tutaj też o strażnikach maski. Wow, uwaga. Uwaga, uwaga, bo pocisk za nami tutaj leci. Dobra, już mu niedużo zostało. Mam nadzieję, że ten przycisk, znaczy ten przycisk, Jezu, co ja mam z przyciskami? Ten pocisk we mnie mam nadzieję, że nie trafi. Co do historii mojej i moich znajomych, to w zasadzie to nie pamiętam, jak żeśmy pokonywali Brzytwobrodego. Ja wiem, że sobie chyba jakoś tam dawałem radę z Brzytwobrodym. Tylko ta sekcja jedynie, co mi sprawiała problem. Ale jak moi znajomi przeszli Brzytwobrodego, to akurat już nie pamiętam. Nie mam pojęcia. A to tam jeszcze pikselka zdrowia mu została. Niech on się tam pali żywcem. Tak, zostawiłeś dla nas niespodziankę, czyli że Grolgof dokona samodestrukcji. Okej. Okay. W ogóle godzinę mamy już sesji, a tak naprawdę już grę skończyliśmy. Śmiesznie. No i w taki oto sposób statek więzienny eksplodował. I Rayman niestety zginął, prawdopodobnie. Przykre, ale niestety prawdziwe. No, tutaj but po nim został. I co teraz? Nie no, Rayman żyje. Świrowałem was. I wszyscy się cieszą. Tak, moi drodzy, to był Rayman 2 Revolution na moim kanale. Czyli coś a la remake Raymana 2, oryginalnego. Ukończyliśmy w końcu sobie tę gierkę. Trzeci let's play z czterech już jest ukończony. Wow! Wow i jeszcze raz wow. Świetna gierka. W sumie to nawet mogę powiedzieć, że to jest moja
ulubiona wersja spośród tych wszystkich. Powiem nawet więcej. Ta wersja spokojnie moim zdaniem przebija wersję na peceta. Którą już trochę żygam, bo jednak od dzieciaka grałem w wersję na peceta i na PS1. Powiem szczerze, multum, ale to multum fajnych rzeczy tutaj poprawili. Oczywiście są też rzeczy, które słabiej wypadły, ale do tego jeszcze przejdziemy. Odświeżona grafika jak najbardziej na plus. Dodatkowe jakieś ekskluzywne ścieżki jak najbardziej na plus. Soundtrack niezmienny, praktycznie w większości też były oczywiście nowe nutki i nutki wzięte bardziej z wersji na PC. Ale jest to naprawdę świetna produkcja. Jestem wręcz zadowolony, że udało mi się ograć tę grę. Z minusów, no to niestety często jak wracałem do poziomów, to towarzyszyła mi cisza, ponieważ z jakiegoś powodu soundtrack nie chciał się włączyć. Nie wiem, czy to jest błąd emulatora, czy to jest na zasadzie tego, że wersja na PS2 faktycznie już nie odtwarza potem soundtracku, kiedy wracasz do tych poziomów, więc to jest taki minus. No oczywiście walka z robopiratami, wiecie jaka, zanim dostaliśmy się powiedzmy do ostatniego hubu, to jednak no trochę to jest na minus. No i też, że w niektórych momentach gra ma lekkie ścinki. Ale jeżeli chodzi o wersję gry, to jest dla mnie definitywna wersja gry. Jeszcze będę w przyszłości chciał ograć wersję na Dreamcast oraz na Game Boy Color, chociaż wersja na Game Boy Color to jest zupełnie w ogóle inna gra. Ale wersja na Dreamcast to na pewno sobie ogramy. Ale kiedy? Tego już nie wiem. Jedno jest pewne, na pewno nie będziemy ogrywali jej na 100%, bo troszeczkę mam już dosyć 100%owania Raymana 2. A i w ogóle ten... Jeżeli chodzi o tutaj napisy końcowe, to tło w ogóle jest też ekskluzywne dla Revolution. Tego w ogóle nie było ani w wersji na PC, ani innej wersji gry. No cóż, mam nadzieję, że wam się let's play podobał, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawiane w opisie. Dzięki za uwagę. To był Pomidor. To był Rayman 2 Revolution. Zagrajmy wy. Trzymajcie się i cześć.